serdecznie ponownie na moim kanale FoPremier. Zapraszam wszystkich na taką pielęgnacyjną lekcję dzisiaj. Tutaj przy rozmowie z moimi właśnie subskrybentami, a zwłaszcza serdecznie polecam Wiktorię. Właśnie Wiktoria zaproponowała właśnie taki temat pod tytułem czy pewne rzeczy nadają się właśnie dla młodych cer, więc ja stwierdziłam, że czemu nie zrobić takiego odcinka trochę lekcyjnego, ale tak takiej w pozytywnym tutaj znaczeniu i przedstawić Wam taką serię właśnie nawilżającą, przeciwzmarszczkową, co się nadaje dla 20-latki, dla 30-latki, 40-latki i tak dalej. A myślę, że byłby to ciekawy dział, tak jak tu na moim kanale kiedyś zamierzyłam sobie i są takie odcinki review jednego produktu, tak samo tu by było takie review jakby produktów dla danego przedziału wiekowego. A więc dzisiaj zaczynamy. Ja myślę, że dzisiaj bym właśnie chciała skupić się na takiej ważnej rzeczy, jak jest pielęgnacja nawilżająca, czyli nawilżenie skóry. Pielęgnacji nawilżająca, więc nawilżenia jest bardzo istotna. Jeżeli skóra jest nienawilżona i będzie wyglądać staro i tu żadne najlepsze, nawet za 1000 zł produkty, które mają zadanie przeciwstarzeniowe, nie będą działały na te zmarszczki, gdyż pierwsze zmarszczki powodowane są odwodnieniem skóry. Dlatego jest tak bardzo ważne, niezależnie od wieku, nawilżenie i odżywienie skóry, w zależności jaka mamy cerę, bo oczywiście możemy mieć bardzo suchą, albo nam się wydaje, że jest bardzo sucha, bo jest po prostu tak odwodniona i tak potraktowana preparatami tutaj takimi złuszczającymi, czy nawet do skór tłustych, że ona się z tłustej przemienia w takie partie właśnie mega suche. Słuchajcie, możemy mieć też skórę mieszaną, która jest najczęściej spotykaną, oprócz suchej, normalną, która według mnie bardzo rzadko występuje, ale wiele ludzi uważa, że ma normalną. A no i oczywiście są też skóry bardzo tłuste. Tłustym jakby tą selekcją do skór tłustych, ja bym uważała, że generalnie czasem te skóry tłuste, tak jak mówię, to są odwodnione i dlatego to sebum jest tu gromadzone i produkowane bardzo. Ale to był taki wstęp, a teraz Wam zapraszam. Przygotowałam parę produktów, które ja osobiście uważam, że są bardzo ważne do nawilżenia skóry. I pokażę Wam jakby takie kolejne etapy, jak ta skóra ma być nawilżona, więc zostańcie ze mną. I słuchajcie, zapraszam Was też do subskrypcji i do lajków. Chciałabym, żebyśmy rozwijały ten kanał razem. Także dziękuję za Wasze uczestnictwo właśnie w komentowaniu i poddawaniu jakby tematów, bo ja wiem, że to było na moim blogu. No ale nie rozgadując się, przystępmy teraz, co ja uważam należy robić. Słuchajcie, ja Wam powiem tak. Pierwszą zasadą pielęgnacji jest oczywiście podwójne oczyszczenie. Nie zapominajmy o używaniu dokładnego demakijażu twarzy, gdyż to może powodować właśnie takie trądzik, czy nawet takie zmiany nieładne. Natomiast to podwójne oczyszczenie bierze się też z japońskiej pielęgnacji, której ja jestem fanką i słuchajcie, gorąco Was zachęcam, żeby dokładnie zmywać makijaż i dokładnie oczyszczać pory i twarz. Następnie, co ja uważam, że jest niezawodnym krokiem i sprawdziłam to na sobie, do nawilżenia skóry jest podwójne nawilżanie, czyli znowu ja uważam, że powinniśmy używać lotionów. Takie lotiony są już w każdej marce. Ja gorąco Wam polecam Estée Lauder Nutritious. Ja mam tą starą wersję, teraz już nowa z Pomegranate. Ona intensywnie nawilża, możecie też używić Forever Youth Liberator, też świetny lotion, który nawilża, czyli daje pierwszą taką barierę nawilżenia skóry i to jest taki krok niezawodny, nawet przy najbardziej, słuchajcie, suchej skóry, bo ja wiem, że osoby, które są bardzo busy, bardzo zajęte, one nie mają czasu na te kroki pielęgnacyjne, ale słuchajcie, sam krem nawilżający nie pomoże, nawet najlepszy, jeżeli nie pielęgnujemy według tych pewnych kroków właśnie tutaj pielęgnacyjnych. Więc to są moje propozycje. Oczywiście ważną rzeczą jest też złuszczanie. Ja to wspomniałam o złuszczaniu, oczywiście nie bądźmy tutaj takie crazy, jeśli chodzi o złuszczanie, więc też nie
róbmy tego w zależności od typu oczywiście skóry. Zbyt, ja bym, brakuje mi tu słowa, ale tak zbytnio nie eksfoliujmy tej skóry, bo też tu może być efekt odwrotny, więc ten balans zachowajmy. Słuchajcie, mam tu dwa moje ulubione produkty. Ja mam skórę mieszaną, więc to jest do zmieszanej, ale też jest to krok do nawilżenia mieszanej skóry, czy nawet tłustej. Ale oczywiście suche skóry też muszą tu troszeczkę złuszczać ten martwy na skórę, więc ja tu polecam albo Pixi, on jest bardzo popularny, Glow Tonic Exfoliating Toner, z kwasem glikolowym, aloe vera i ženšeniem. On może być dla suchych skóry, tutaj niekoniecznie niektóre osoby są uczulone na glikolowy, a ten kwas, przepraszam, nie acid, chciałam powiedzieć po angielsku. Natomiast zawsze badajcie reakcję swojej skóry. Ja osobiście używam teraz Glam Glow Super Toner. To jest super świetny taki exfoliating acid solution z taką dozą właśnie węglową, ja bym powiedziała, bo to jest właśnie absorbujący taki proszek węglowy, z tego co pamiętam. I słuchajcie, on jest super, on troszkę daje takie chłodzące działanie, jakbyśmy używały właśnie mięty na twarz. Natomiast on złuszcza naturalnie obmarmy na skórek i też obkurcza trochę pory. Także pamiętajmy o tym, że musimy, żeby mieć piękną, nawilżoną skórę, musimy złuszczać tą skórę. Jeśli nie złuszczymy tych martwych martwego naskórka, tych naleciałości, tej flaky skin, no nic się nie dostanie do tej skóry i oczywiście ona nie będzie, ona będzie taka smutna, taka pomarszczona i pojawią się właśnie te zmarszczki, więc to jest bardzo ważny krok, słuchajcie. Oczywiście bardzo ważnym krokiem następnym jest używanie serum. Serum, ja mam tu akurat Advanced Night Repair, ale ja mam specjalny odcinek poświęcony temu serum, nowemu, bo to jest nowa odsłona, ono jest udoskonalone, słuchajcie, i naprawdę z ręką na sercu, to jest serum dla każdej kobiety, niezależnie czy jest 20-latką, 30-latką, 40-50, każdy znajdzie tutaj benefity. Dlaczego? Dlatego, że są tu specjalne substancje, które powodują, że możemy używać to serum też na dzień, czyli to jest taki 8-godzinny antioksydant kompleks. Jest też tu dużo kwasu hialuronowego, który był podstawą i to było od początku, jak to serum było lansowane. To było pierwsze serum, które właściwie zawierało ten kwas hialuronowy. I słuchajcie, też są dobroczynne działania troszkę firming, czyli tak pojędrniające, odżywcze i też działające tutaj na ten dullness, czyli na takie poszarzałość tej skóry, więc widzimy ten naturalny glow. I co ważne, tu jest specjalny Chronolux kompleks, który działa kiedy od 11 do 2, kiedy jest taki peak time, czyli wtedy, kiedy ta skóra się regeneruje, słuchajcie, kiedy te komórki w skórze mają się regenerować. Czasem, wiadomo, nasz lifestyle jest taki, że my nie chodzimy spać o 11, czasem mamy właśnie insomnie, czasem coś wyskoczy, też źle się odżywiamy, więc ta chronologia, może nie chronologia, ta restrukturyzacja właśnie skóry jest zakłócona, więc w tym momencie, kiedy pomożecie sobie takimi specjałami, nie mówię tylko o tym serum, aczkolwiek ja teraz mówię fakty o tym serum, ta skóra nabierze tempa, jeśli chodzi o odrodzenie tego naskórka, jakby to powiedzieć, takiej regeneracji komórek. Więc to jest bardzo ważne. W zależności, mówię, czy chcemy podzielić to przeciwstarzeniowo, czy odżywczo, czy rozświetlająco, są różnego rodzaju sera, ale słuchajcie, do nawilżenia jest bardzo poważne nawilżający serum. Ja polecam Advanced Night Repair, ale oczywiście możecie znaleźć w każdej marce coś ciekawego. Ja mogę tu przytoczyć nawet Sensai Kanebo, bardzo dobre, tam są lotiony specjalne i sera, które nawilżają strukturę skóry. Wiem, że ma Clarence, ja nie jestem przekonana do Clarence'a, tam wyszło to dwufazowe, nowe. Nie wiem, Genifique też możecie używać, też jest dobrym serum i oczywiście każda firma Wam coś pokaże, ale ja bym poszła w takie specjalistyczne tutaj marki, które naprawdę działają na poziomie takiej pielęgnacji, a nie makijażowe, bo są mnóstwo makijażowych marek, które nagle ni stąd, ni zowąd wypuszczają serię właśnie tutaj pielęgnacyjną i oni nie są pionierami w tym na pewno. Słuchajcie, następnie oczywiście polecam tu też Sisley. Ja przyniosłam parę produktów Sisley, więc Wam powiem, tam są też super sera.
Natomiast ja Wam powiem tak, następny krok oczywiście jest krem. Możecie używać dzielnie kremu nocnego, ale przy tutaj takiej kwestii nawilżenia, to oczywiście na dzień i na noc możecie używać innego kremu. Jeden z takich bardzo sprawdzonych jest to Anti-Aging Hydration Booster. To jest akurat serum, ale jest z tej serii też krem. Słuchajcie, on działa trochę anti-aging, czyli troszeczkę, ale generalnie też jest dla osób młodych. Koło 30 roku, 25 spokojnie mogą używać. I słuchajcie, to jest krem, który akurat to jest booster, ale te tutaj kremy mają powodować, że ta powłoka jest zamknięta, nawilżona i ta doza właśnie nawilżenia, a czasem i odżywienia przy skórach suchych, lampa, więc ta skóra odżywienia i nawilżenia przy skórach suchych, tam gdzie byłam, jest odrestaurowana. I ja mam tu też krem Estee Lauder, który ja osobiście teraz używam, Revitalizing Supreme Bright, który działa też na plamy pigmentacyjne i żeby mieć tą skórę taką w nowej odsłonie. Więc bardzo ważne jest właśnie nawilżenie na noc i na dzień tutaj właśnie kremem nawilżającym po zastosowaniu tych produktów, które Wam mówiłam, właśnie lotionu, po oczyszczaniu oczywiście, po serum i po kremie, które zamknie i te wszystkie składniki tu Wam przytrzyma i jakby spowoduje taki podwójny efekt, podwójną moc nawilżenia. Że też ważnym bardzo krokiem jest specjalna pielęgnacja, tak jak ja to wspomniałam o tych produktach złuszczających, używamy też różnego rodzaju masek. Ja akurat przyniosłam tutaj dwie maski, jedna, która jest z serii Re-Nutrive Alti Diamond. To jest taka maska, która świetnie odżywia, nawilża i używana jest ze specjalnym też tu kamieniem, który powoduje ten drenaż i tuż pięknie pojędrnie, ale tak naturalnie, więc też ona nadaje się generalnie dla każdego. I oczywiście jest też Express Flower Gel, to jest maska bardzo dobra Sisleya, która pięknie nawilża. Zostawiam ją na 3 minuty, możemy ją jakby wziąć chusteczkę i nadmiar tutaj zdjąć, a możemy po prostu nawet na noc. Ja zawsze klientkom mówiłam, możecie nawet ją nałożyć jako taką fajną bazę, aczkolwiek może ten podkład się tutaj trochę zważyć, więc generalnie jeżeli nie wychodzimy, to zostawić ją i ona zostanie sobie wchłoniona. Więc też ważną tutaj jest taka specjalna pielęgnacja, słuchajcie, Special Skincare, czyli właśnie maski i też produkty, które złuszczą. I w tym momencie dochodzimy do punktu, kiedy wiemy, że ta skóra dostała maksymalną dozę składników, maksymalną dozę tutaj kwasów, czy hialuronych, czy właśnie produktów, które przytrzymują to nawilżenie skóry. I wiemy, że zrobiliśmy wszystko, żeby ta skóra w końcu wyglądała nam bardzo nawilżona. Tak samo teraz, kiedy jest jeszcze nadal te kaloryfery, kiedy jest zimno, kiedy jest ta pogoda taka harsh, słuchajcie, to wiadomo, że musimy tutaj podwójnie zadbać o tą skórę, żeby na wiosnę była w nowej odsłonie. Tak samo jak z garderobą. Po prostu zmieniamy czasem pielęgnację na lato, na wiosnę, ale zimą szczególnie i przy skórach wrażliwych nawilżenie jest zawsze najważniejszym punktem dbania o naszej skóry, tak? I słuchajcie, ja myślę, że jeżeli przestawimy się na takie właśnie tutaj kultowe punkty, ważny punkt, może nie kultowe, tutaj dbania o tą skórę i właśnie nawilżenia, to zobaczycie bardzo szybko, bo dotyk komórkowy, oczywiście on się później jest decline, ale generalnie trwa 28 dni i widzimy, że ta skóra po prostu wygląda zupełnie inaczej. Więc ja bym Wam radziła taki właśnie utworzenie takiego planu na 2 miesiące, nawilżmy swoją skórę i wtedy zobaczycie, że ta skóra będzie dużo, dużo w lepszej kondycji. Przede wszystkim skóry młode, ja wiem, że niektóre osoby mają zmarszczki pierwsze, ale są zmarszczki z odwodnienia i zobaczycie, że też one zostaną spłucone i ta skóra będzie wyglądała inaczej. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Ten film jest naładowany takimi informacjami. Jeżeli macie jakieś zapytania, oczywiście, to tutaj w komentarzach
zapraszam. Zapraszam też Was do oczywiście do lajkowania, jeśli Wam podoba się ta seria, którą zamierzam otworzyć. Dziękuję Wiktorii tutaj za podanie takiego pomysłu. I oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, bo rozwijamy razem ten kanał, więc ja się bardzo cieszę, jeśli w końcu, a myślę, że fajne tematy też podejmuję, w końcu ten kanał się też troszkę bardziej rozwinie. Marzę o tym, żeby, słuchajcie, dojść w końcu do tego 1000 tych subskrypcji i żeby dalej się rozwijać, bo no to jest takie moje małe dziecko, mój mały biznes też można powiedzieć, bo ja o niego dbam i to produkuje się i dla Was właśnie nagrywam. Jest to bardzo miłe, ale jeżeli widzę tam właśnie, że rośniemy w siłę, jest to jeszcze bardziej dla mnie mobilizujące. Także życzę Wam miłego dnia. W następnym odcinku, słuchajcie, ja mam tu coś fajnego. Pokażę Wam też o nowościach i o moich urodzinach. Co dostałam na urodziny. Być może będzie haul, albo też o nowościach właśnie tutaj kosmetycznych. Do zobaczenia, pa.